powiedz, jak to wygląda właśnie przygotowanie takiej kolejny do startu. To zależy, w zależności od toru. Wiadomo, że jak jest tor twardy, to gdzieś tam należy startować z kolejny. Ta kolejna nie może być za głęboka, żeby się nie zawiesić tłumikiem czy karterami. Także zależy jeszcze. Jak jest bardzo twardo, to kolejna musi być szorstka. Czasami jak nie jest aż tak twardo, to dobrze, żeby była lekko miękka w środku. Także tutaj też trzeba nosa mieć i czasami instynktem się kierować. Tak naprawdę każdy startuje z tego, co mu pasuje i ciężko tak jednoznacznie określić, które są lepsze, bo jakby tak było, to żużel by był za łatwy. Kolejna, dzień, grubość kolejny, głębokość, czasami wilgotność, nie ma takiej samej koliny. Czemu tak pieczołowicie właśnie przygotowujecie ten start, kupiecie, uklepujecie tą nawierzchnię, czemu to ma służyć? Żeby tam na 30 metrach być pierwszy, tylko dlatego to służy. Z jednej koliny jechałem, którą w ten piach usunąłem, wykopałem, tak zostawiłem sobie taką suchą, moment może nie był najlepszy, ale już dociąg był dobry. No i dwa biegi przerwy, później kolejny raz, kolejny start. Chciałem ją poprawić, czyli zasypałem tą kolejną tym takim mokrym piachem, bo tak tyle go znalazłem. No i to nie było dobre, bo ten piach się nie skleił, te koło mi, motocykl mi jakby opadł na dół, przysiadł, przerzuciło ten, za czym wyrzuciło ten piach i opona złapała to chrobowate. No to już przeciwnicy byli tak półtorej metra przede mną. Jeśli 3-4 starty zepsujesz, no to za piątym razem już nie staniesz taką kolejną. Chociaż mówię, na twardych torach czasami nie masz wyjścia, musisz z niej stawać. Tylne koło też musi mieć oparcie w kolejnie, tak? A to każdy różnie wybiera, bo każdy jeden lubi wystartować ze skosa, drugi lubi stanąć w głęboko. No, technika, styl, to też jest ważne. Juniorów uczysz od początku właśnie adeptów, jak mają wybierać sobie te kolejne? Na początku im wybieram, później gdzieś tam stoję obok, patrzę, które wybierają i tak, staram się od początku, żeby wiedzieli, co wybierać.